tacy, którym jak nam zdradzili, zwykłe bieganie nie wystarcza. Muszą mieć pod górką i do tego trochę błota, żeby się wyraźnie zmęczyć. Na starcie drugiej edycji biegu Grudek Trail w niedzielę 28 października stawili się sami zapaleni zagorzelcy takich biegów. Aura wyjątkowo była podła. Zimno i lało, ale w niczym to startującym, jak przekonywali, nie przeszkadzało. Trasa jest trudna. Jest to teren byłego kamieniołomu. Są zarówno bardzo fajne widoki, ale też, że tak powiem, my znając ten teren doskonale, bardzo im tą zabawę utrudniliśmy. Ten teren, w którym się znajdą, jest sam w sobie przeszkodą. Pogoda, myślę, że trochę nam pomogła w utrudnieniu tej trasy. Na trasie było też trochę szutrów, kamienie, korzenie, strome podbiegi, błoto i piach. W opinii biegaczy z Harpagana z Sosnowca błoto jest tylko dla zuchwałych. Spodziewamy się bardzo dobrej zabawy, zresztą jak widać to pewnie tak będzie. Obawiamy się tylko deszczu i to jest wszystko, chociaż nic tam zabawy nie zepsuje. Pan Kazimierz, który biegł z kontuzją kolana, twierdzi, że bieganie jest gorsze niż narkotyk. Raz spróbujesz i po tobie. Już tutaj podczas rozgrzewki widać, że jest po prostu bardzo grząsko i organizatorzy przez Facebooka straszyli właśnie, że pogoda już robi trasę od wczoraj. No i faktycznie robi. Czekamy na okienko pogodowe o 12:00 i startujemy. Startował też pan Konrad Sosnowca, który ma za sobą ponad 30 biegów, w tym ten najtrudniejszy, 55-kilometrowy w Beskidzie Żywieckim. Czy bieg jaworzniński może być trudny? Pytamy panią przygotowującą się do owego biegu, która deszcz miała w dalekim poważaniu. Będzie fajnie, pięknie jest, nie jest zimno, jest rzeźko, no wcale nie pada. Będzie dobrze, zawsze. Jak mawiają, ruch to zdrowie i dodają, że żadna tabletka ruchu nie zastąpi, ale za to ruch zastąpi każdą tabletkę. Warto więc popróbować, jak to jest z tym bieganiem w błocie i pod górkę.